O, i naprawiło się, bo w poprzednim odcinku czegoś takiego nie mogłem zrobić. Siemaneczko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serii To się odklikuje. Gramy w grę, która się nazywa House Flipper, a ja właśnie kupiłem szafkę na buty i cieszę się bardzo, że mi się gra naprawiła, bo w poprzednim odcinku nie mogłem obracać o pełne kąty rzeczy, które kupiłem. Dobra, w poprzednim odcinku zrobiliśmy, zorganizowaliśmy, ogarnęliśmy temat kuchni. Co prawda ona jeszcze nie jest wykończona, ale ogólnie już jest zrobiona. Łazienka to samo, jeszcze to zostaną detale. Dzisiaj zajmiemy się tutaj tym pokojem i może tutaj salonem, jakby to zwał, tą tutaj przestrzenią. Zobaczymy, jak to wyjdzie z czasowo. Podejrzewam, że zdążymy. Pokój jest dosyć duży, tak więc zrobimy to mieszkanie dla dwóch osób, tak więc łóżko, zaczniemy od łóżka i łóżko będzie duże na dwóch osób, tak? Czyli poskupujemy sobie łóżka. Taki bardziej chciałbym, wiecie, tutaj taki klimat. O! Wypasione. Weźmiemy sobie drewno wiśni jako drewno, a pościel, co to jest do wyboru? Kabry. Eleganckie zdobienia? Nie, no bez przesady, trochę za bardzo nam powiezie. Habry, niebieskie będzie. Chociaż ja wiem, może to być za drogie takie łóżko, ale sobie zobaczymy. Zobaczymy, jak. O, dobra, zobaczymy, czy znowu działa mi to. No dobra, wreszcie się o pełne kąty obraca. Dobra, jak to by postawić? Tak? Nie, tak chyba z boku postawimy, to będziemy mieli tutaj jeszcze miejsce na jakąś szafę tutaj i tutaj może jakieś biurko, ostrzelimy sobie komputery, coś takiego. Dobra, tak więc tutaj polecimy sobie. Teraz musimy tutaj jeszcze tak zrobić, żeby było tutaj miejsce na jakąś szafkę. Dobra, to tak sobie ostrzelimy. Ona jest dosyć drogie, kurczę, to łóżko, no ale dobra. Jak to wygląda? Dobra, teraz jakieś stoliki nocne. No, z łóżkiem przyrządziliśmy, tak więc. Chociaż tak jak wcześniej mówiłem, że tutaj najprawdopodobniej z tego budynku będziemy porządnie w plecy, ale tak naprawdę ja tutaj dopiero się uczę, jak gdyby. A więc szafka nocna jest jakaś taka prosta, ale nie, no może aż nie aż taka. Zresztą zobaczymy, jak to jest z kolorami, bo chciałbym to robić takim bardziej. Nie, czarny i biel to on mi nie pasuje akurat kolorystycznie. Troszeczkę jest słabawą. Teraz tak. Tutaj. O jest! Stolik nocny Hermes. Hermes, ciemny orzech. O, drewno wiśni będziemy sobie ładowali. To będzie pasowało troszeczkę do tego łóżka. Dobra. Ciekawe, czy mi się tutaj zmieści. Zmieściło się. O, to jeszcze wiecie co? Łóżko będę mógł przesunąć troszkę. Mi się wydaje. I jeszcze chyba jedną taką sztukę. Teraz poczekajcie, czy ja tutaj uda mi się przesunąć to łóżko. Do krawędzi. I chyba nie. O, udało się. Jest jeszcze bliżej? Jest jeszcze bliżej. Dobra, tutaj skopiujemy tę samą szafkę. Dobra, bach. Drewno wiśni to już nie musieliśmy ustawiać, bo takie mi się. Dobra. Spodobało. Dobra, teraz zamkniemy tutaj te drzwi. To będzie. Tutaj możemy postawić jakąś szafę. No, może być nawet w miarę duża. Dobra, zobaczymy. Szafa. Szafka Hermes. A może zrobimy taki, bo widzę, jest szafa, stolik nocny Hermes i one będą wszystkie w jednym stylu. Dobra, to ładujemy szafę Hermes i też polecimy na takim samym kolorze stal. No dobra, stal sobie zrobimy. I drewno wiśni, to będzie już kolorystycznie tak samo. I teraz tak, tu trzeba będzie to dołożyć jakoś. Ale nie wiem, czy ja to będę widział. A, bo tutaj muszę na łóżko wejść. A, chcę do ściany ładnie. Oj, chyba w ścianę wchodzę teraz. Dobra, jest. Jest. Dobra, czyli tu będzie taka przerwa. Nie, może jakiegoś kwiatucha się postawi. Dobra, i tam jeszcze było coś w tej serii tego Hermesa. To jest ta szafa. Tu jest jeszcze szafka. Tak się nazywa. Szafka, ale mam nadzieję, że taki. Jest drewno wiśni. Dobra. I wszystko jest na takie. Nie, tutaj nie wstawimy. Ale z tej strony wstawimy. Dobra, z tej strony na tą szafkę może jakieś zdjęcia, coś. Tylko nie wiem, bo teraz widzę, że ty chyba. Nie wiem, czy ja to postawię. Bo tu okno będzie. Kurczę, nie pomyślałem. Okno jest tutaj. A może tu bym postawił zamiast tego.
No nie wiem, czy tym w ogóle stanie. Stawi się? Czy postawić? To ja postawię, tylko że to chyba nawet do ściany. Nie, no dobra, to musimy przesunąć. Przykręcić, bo to tak nie może być. A może być takie ewentualnie, ale tu trochę jest źle. Czasami jest tych okien za dużo i na przykład tutaj szkoda, że nie mogę jeszcze ingerować, bo tutaj chciałbym biurko. A może tu biurko sobie strzelimy, tylko że tutaj chyba jest za mało miejsca, bo tak bym jakiś komputer postawił, coś takiego. Dobra, to jest na razie tymczasowo, bo to może być ewentualnie usunięte. Dobra, lecimy teraz tak. Czekajcie, z biurkami. Biurka są gdzieś na pewno pod B. Też będziemy próbowali w takim. Dobra, to jest za dużo, to jest narożne biurko, to jest. Ale coś takiego. Ciekawe, czy jest drzewo wiśni. Nie, a ale dom podejrzewam będzie. O, bo dom będzie ten sam deseń, dobra. Czyli. O kurczę, to jest kawałek. Kawałek biurka jest jednak. To mi się tu nie zmieści. O ja, to jest za duże. Dobra. Ale generalnie trzeba pamiętać, bo to w przyszłości mi się przyda. Standardowo. Biurko Anna. A może to? Klasyczne biurko. Jak to? Elicji. Dobra. O, jest i drewno wiśni. No dobrze. Mam nadzieję, że będzie trochę. Jest trochę węższe. Dobra. Jest trochę węższe, tak więc to sobie tutaj. Kurczę, kaloryfer jest. Przeszkadzał będzie. Dobra. Jest! Czyli to już tak wygląda, powiem wam. No, w sumie w miarę to już coś tutaj nawiera. Może jakiś dywan byśmy duży strzelili. Cały czas złe ten. Przyciskam ten. Dywan, czy co? Jakiegoś są. O, są dywany, dobra. W jakimś kolorze. Nie, ale coś, jakieś wzorki. O kurczę, jakiś persa. Można sobie strzelić. Zobaczymy. O kurczę. Nie, tu jest. A może to byśmy. Czekajcie. Może tak. A może tak. Nie, ten pers jest trochę za mały, jak gdyby. Może coś większe. Szkoda, że powinny być jeszcze te wymiary. To by było lepiej. Nie ma tych wymiarów i człowiek nie wie, czy to jest duże, czy to jest małe. Dobra, co to jest? Nie, no bez babciny dywan. Bida jest z tymi dywanami. No, tu jest jakiś fajny. Dyman. Dywan, a ja dywan. Dywan dmuchawiec. O kurczę. Nieźle. Dobra, dywan żółć. Kurczę, trochę bida jest. No są, nie, niby jest, ale to wszystko jakieś takie, powiem, słabawe. Dobra, tego persa strzela. On trochę mały jest, no ale. No nie, może go tak tutaj jakoś. A może o. Nie wiem. Nie wiem, pod łóżko go władujemy. O. Czekajcie. Cały czas mi coś w głowę, do głowy, ten. W gardło wchodzi. Czekajcie, no. Kurczę, trochę mało będzie symetrycznie. No dobra, położymy tutaj. Jest. No dobrze. Tu niech będzie. I to chyba na razie sobie tutaj odpuścimy. Tu już jest to jakoś zorganizowane. Tak więc na razie to sobie odpuścimy. Lecimy teraz do przedpokoju. Tak, tu jest, znaczy do przedpokoju. Tutaj, tak, tą farbę. To w ogóle tu już jeszcze coś jest? Nie wiem, czy tutaj coś jest. O, to jest puste. Dobra, to można wyrzucić. Teraz, jakby tu powiedzieć, no tutaj myślałem, żeby sobie ścianę postawić i żebyśmy mogli oglądać coś na jakieś telewizje czy coś takiego, ale chyba nic z tego nie będzie i będziemy musieli to na te okno, ale to spokojnie, te okno się zakryje po prostu, tutaj jakąś roletę się strzeli, tak więc można tutaj telewizor będzie postawić i tu jakąś kanapę, tak myślę, kanapę tutaj postawić jakąś. Lampę tutaj z tyłu. Nie będzie chyba miejsca na książki, ale książki to może gdzieś tutaj wstawimy. Może tutaj taki regał się gdzieś uda na książki wstawić. To by było fajne. Zobaczymy. Dobra. Tak więc tutaj kanapę jakąś strzelić trzeba.
Ja ciekawe, czy jest w ogóle coś takiego. Nie ma chyba takiej opcji, jak gdyby. To zaraz. A, sofa. Dobra, sofa. Co by tutaj? Sofa. Może coś takie, może fotel. Bo to będzie biała skóra. Czarna, granatowy. Jeszcze nie wiem. Dobra, tak. O kurczę. Czy nie wiem, czy to będzie w zależności od. Nie, on to jest cena jest taka sama. Czarna skóra, dobra, to sobie zrobimy tak. Nie, to nie jest duże, dobra. A, dobra. Ale dlaczego ja tutaj. Aha, tutaj dopiero mogę. Nie mogę blisko ściany chyba. To jest chyba max. Czekajcie. Bo to, jeżeli to zrobimy daleko, to między tym jeszcze szafkę z. Dobra, to. Postawić to ja mogę postawić, też ja sobie później będę tutaj po prostu dostawiał, tak? Dobra, to teraz leci tak. Tylko wiecie co? Jeszcze bym się zastanowił nad barwą tutaj, nad kolorem ściany. Dobra, wiecie co? Ja sobie teraz popróbuję kolory. Zaraz wracamy do ustawiania mebli. Dobra, wszędzie pomalowane? Chyba wszędzie jest pomalowane. Wybrałem taki kolor, się nazywa. Poranny żółcień bodajże. Taki kurczę kolor. Powiem wam, że z tymi kolorami to będzie troszeczkę problem. Ponieważ ja mam pewien gust. Ja nie chcę właściwie cały czas was katować taką samą paletą kolorów. Tak naprawdę ten kolor, no powiedzmy jeszcze mi się podoba, ale niektóre mi się nie podobają, ale no po prostu będę musiał je czasami wbrew siebie tutaj wrzucić. Dobra, tutaj też kupiłem taki stolik na. Pod telewizor jest problem z kanapą, ponieważ jej nie można jak gdyby tutaj bliżej przystawić. O, też nie, tutaj. Ale to bezpośrednio by było przy telewizorze, no to. O. Czekajcie. Jak mi się uda, to może i to zadziała. No właśnie, tylko może być gdzieś tutaj. Ona nie może być w. Nieraz nie można tych rzeczy poustawiać jak w odpowiednich takich miejscach, gdzie ci się podoba. No dobra, nie, dobra, to ona idzie na sprzedaż. Musi iść na sprzedaż, a my sobie. Jeszcze jedną rzecz zauważyłem, że owszem, mamy kuchnię, ale nie mamy na czym jeść. Tak więc chyba tutaj to trochę tak dziwnie będzie brzmiało, bo tutaj nie postawię tej szafki na telewizję tutaj pod kaloryferem. Tu chyba postawimy sobie duży stół do jedzenia, a tutaj telewizor kupimy, dobra. Telewizor kupimy. Stojał będzie. O kurczę, to kawał pudła. Ojacie. No. Dobra. A użyj to jeszcze jest. Nic nie mogę użyć, o. A nie, bo się pod. A nie, poczekajcie, on jest od. On jest odwrotnie. Nie. Nie młotkiem. Nie młotkiem. Czekajcie, bo on jest odwrotnie. Ja mówię, tylko. Co jest? Nie działa, kupiłem telewizor jakiś ten niedobry. O, teraz widać, dopiero teraz. O, użyj, e? Aha, no dobra. Fajnie, żeby na przykład w tym telewizorze. No dobra, nieważne. Już tu jakichś pomysłów swoich dziwnych nie będę ten tutaj wam wciskał. Dobra, lecimy z następną rzeczą, czyli telewizor jest. Tam nawet widziałem, ktoś był zadowolony z tego, że kupiliśmy telewizor. No to się bardzo. Teraz stoły. No tak więc stół taki w miarę duży chciałbym. W miarę wysoki, bo do tego będą krzesła i tak dalej. No i takiego stołu po prostu nie widzę. No dobra. No, taki fajny, bardziej kwadratowy mi odpowiada. A zobaczymy ten Adler. A on jest, mi się wydaje, że będzie niskim. No, zobaczymy. Ojeju, ten Adler. O dobra, panie Adler, dobra, nie. Cię powiezło, Anton, dobra. Właśnie to jest to, że ja po prostu nie wiem, jakie to są rozmiary. O, stół Andrea. Czy ten stół Andrea jest dużym stołem? Mahoń, o. Wiem, cały czas. No on jest duży. On jest duży, on teoretycznie to nawet pasował. Ale co, jak ja tutaj krzesła dostawić? A w ogóle to zobaczcie. O, dobra, tutaj. No, ale to jeszcze muszę. Dobra, nie.
najpierw ogarnę telewizor. Bo jak tutaj nie będzie żadnej kanapki, to my sobie może jakiś fotel wstawimy. Ciekawe, czy to są fotele, jakaś klasyfikacja taka. Nie, są farby. Może w krzesłach będą. O, te kujany. Nie, niekoniecznie to. O, dobra, kupujemy biurko. Do biurka kremowy. O, kremowy, od razu wstawimy to ten. Tutaj. Czekajcie, mogę okręcać o pełne kąty. Dobra, to już od razu będzie, żebym później nie zapomniał. O. Elegancko, natomiast tutaj to chyba nie. I to będzie raczej w kategorii z sofami. Tak mi się wydaje, sofy. Widziałem, o, coś takiego, nie, to jest za szerokie. Nie ma, a mi się wydawało, że gdzieś widziałem taki fotel, jak gdyby, czekajcie, no to w krzesłach musi być, tak? O, dobra, jest, jest taki. Mam nadzieję, że tutaj różne obicie będzie. Kremowy sobie strzelimy. Będzie troszeczkę czerwień? Nie no, kury żaruwa trochę. Dobra, no strzelimy sobie kremowy i to jeszcze tak pod kątem. On nie będzie, on będzie tutaj na przykład. Gdzieś o. Tak, żeby. Tylko ciekawe, czy mi się w ogóle uda. Zobaczcie, w tym miejscu jak gdyby nie mogę ustawić rzeczy. To jest. No i zobaczcie. Chodzi mi tak, że ja muszę tylko i. No dobra, blisko tak telewizora trochę będzie dziadosko, no ale niekoniecznie mogę to wszędzie jakoś ustawiać. Nie wiem dlaczego na przykład w tym miejscu nie mogę, albo na przykład w tym. Zaraz zobaczymy. Może tutaj chodzi o to, że jak zmienimy kąt, to może w ścianę to ładuje się, czy. No nie. Nie, zobaczcie, tutaj mogę, a tutaj na przykład z jakichś powodów nie mogę. Może za blisko? A może ja jestem za blisko? Czekajcie. No nie, to nie chodzi o to. Ale tutaj na przykład, tylko że ja tutaj nie będę miał, nie. No dobra. Zostawimy sobie tutaj tak, to będzie. Stół teraz musimy wykombinować, musi być stół i stół nie może być aż taki duży. Bo że właśnie jest największy ból, że ja nie wiem jakie są tutaj rozmiary. O, klasyczny stół do jadalni. To jest dobre. Brązowy sobie strzelimy. No i on jest potężny też. Pewnie nie będę mógł. Dobra, odejdziemy, bo już nie mam miejsca powoli. Mi się robi tak coś nieciekawie. No dobra, tu niby. Ale to, no dobra, no postawimy ten stół tutaj. Nie mamy wyjścia. Ja wolałbym, żeby był mniejszy stół. Dobra, może gdzieś będzie jednak. A ten jak wygląda? No nie, no ten to już jest w ogóle mały. Nie, 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 nie. Kawowy, nie, to nie. Dziecięcy. Może taki okrągły? O. Akurat ty. No i się udało mi. Taki nieduży. Stolik, teraz krzesełka do tego. Czekajcie, krzesełka sobie dostawimy. Tutaj jest. Też, żeby były drewniane, chyba raczej wtedy wypadałoby, żeby były. O, tu jeszcze mam coś takiego. A więc jest tu kilka rzeczy do wyboru. Klasyczne krzesło i klasyczne sobie strzelimy. Klasyczne i też jakieś. Czarna pomara. O ja ciekę. Ojeju. Niech. Czarne. Czerwień może. Dobra, już wolę czerwień niż to czarne, co tam było. Dobra. I teraz sobie weźmiemy tak. Postawimy tam, gdzie mogę w ogóle. To już będzie będę zadowolony. Dobra, tu jedno. Powtórzymy. Ze trzy krzesełka. Znaczy, dla dwóch osób jest powiedzmy to mieszkanie. No, ale powiedzmy tam przyjdzie znajomy. No, to też wypadałoby go jakoś tam gdzieś wsadzić. Dobra, tutaj powiem wam, że to mi się udało z tym. Chyba nawet ktoś tam, ci, którzy aktualnie, potencjalni kupujący też chyba zaakceptowali ten wybór. Dobra, o pewne kąty przekręcimy sobie i tutaj dokręcimy troszeczkę w prawo. Mam nadzieję, że, no zobaczcie, nie mogę postawić tego krzesła. No, tylko tutaj mogę postawić, a chyba żeby gdzieś tu, a tu, o, o, o.
Dobra, ale nie. O, dobra. Nie widzicie, tak nie jest aż tak fajnie, bo w niektórych miejscach nie wiem, może coś zasłania tam. Może ty noga. Dobra, czyli generalnie powiem wam, że no z grubsza rzecz ujmując, to można powiedzieć, że ten najtrudniejszy etap został ukończony. Teraz sobie wstawimy jeszcze tak. Elewację zrobimy to osobno. To chyba nawet poza odcinkiem, bo generalnie. O, właśnie tu nawet próbowałem już. Może być coś takiego. I chyba coś takiego z cegły, tylko że jaśniejszej wersji. Teraz sobie wstawimy drzwi. I wyjściowe, tylko drzwi wyjściowe muszą być, trzeba, żebyśmy czasami jakichś dziwnych drzwi nie wstawili. Te z kołatkami, to od razu wiadomo, że są wejściowe, czy wyjściowe, o, drzwi zewnętrzne. To też trochę dziwne, bo tak naprawdę jest jeden rodzaj tych drzwi wyjściowych, tylko że są w różnych kolorach. To można, nie można było zrobić jeden wzór i zmieniać kolory. Trochę jak gdyby chyba zorientowali się, że za mało wyboru jest w tych drzwiach i dołożyli tak, wiecie. Tak samo jest i z tym. Przecież te drzwi wszystkie są na jedno kopyto robione, tylko się różnią kolorem. Tak to gdyby nie było, tak jak właśnie mówię, to byśmy mieli tylko tak, jedno przesuwane, jedno wewnętrzne i jedno zewnętrzne. I były trzy rodzaje. A tak to zobaczcie, jest 3, 6, 9, 10. Ale tak naprawdę sprowadzają się do tego, że one są 3. No i tyle. Tak mi się wydaje. Dobra. Może. Może sobie polecimy w ciemne takie drzwi. Ciemne drzwi. Nie wiem jeszcze jaka elewacja będzie. Tak więc. Nie chcemy ryzykować, ale wyciągniemy je. O, tak. Ażby. O kurcze! Ja źle zrobiłem. Nie, idzie tym młotkiem. O nie! Będę je musiał sprzedać. Złą stronę. Ja cię kręcę, kimato jestem. Źle to zrobiłem. Ja je kupiłem dobrze, ale nie, one powinny być w innej pozycji. Poczekajcie. O, widzicie? W takiej pozycji muszę być. No i teraz tak. Że nie mogę teraz wstawić, bo jest te żółte, mi się pokazuje. No dobra, no inaczej nie może być. Jest żółty kawałek. Ja cię, i tak źle, i tak niedobrze. Dobra, teraz polecimy tu. Ewentualnie biało to pomalujemy. No teraz zobaczymy i powtórzymy ten manewr tutaj. Też pewnie nie będę w stanie tak. Będzie kawałek ściany widać. No jest, ale to widać takie. Chyba, że to na biało zrobimy, albo ten kawałek na czarno pociągniemy. Taki kolor jak drzwi są. Dzięki temu nie będzie takiego problemu. Tutaj elegancko wygląda. Tutaj też. W miarę. No ale też raz, że. No tutaj to w ogóle przyrządziłem. Dobra. Tutaj to jest w ogóle porażka. No i wiecie co? Powiem wam, że już powoli to zaczyna nabierać. Wyglądu takiego, czy jest tutaj, potykamy się, bo jest dosyć dużo rzeczy upakowanych. Pokój już jest tutaj, jeszcze zostanie nam tak naprawdę jeden odcinek, w którym będziemy wykańczali, będziemy sobie wstawiali różne tutaj elementy wyposażenia. No, jeszcze światło zainstalujemy, bo jeszcze nie ma, i elewację zewnętrzną tego domu. Generalnie to się sprowadzi do tego, że tu jest bodajże płyt. Ścienne sobie weźmiemy. Nie, panele ścienne, tak? I zobaczycie, na przykład coś takiego można mógł chyba strzelić. I najprawdopodobniej będzie to coś. Coś w ten deseń. Teraz zresztą zobaczymy. Jak to będzie wyglądało na ścianie. Zap. No i położymy sobie tutaj. No, połóż. No i coś takiego będzie. Chociaż tu jest takie ciemnawe. Chyba coś takiego zostawimy, co nie? Zobaczcie, będzie trochę. No ale w sumie wygląda ten. Dach jest taki sam. No dobra, tak, takie coś. Mi się wydaje, że coś takiego zostawimy. Tak więc.
Dzisiaj znowu kawałek roboty było zrobione. To jeszcze musimy sprzedać, bo mi niepotrzebne to jest. Pach, to też. Generalnie jakoś udało mi się to ogarnąć. Nie tak jak myślałem, że to będzie. Ale już widać, że no tu są pewne ograniczenia wynikające troszeczkę z tej gry, więc nie wszędzie tam, gdzie sobie chcesz coś postawić, to tam będzie stało po prostu. Czasami takich rzeczy się nie da zrobić, niestety. Ten róg tam chyba kwiatka wrzucę, ale w kaloryferze. Dobra, w następnym odcinku będziemy tutaj wszystko już wykańczali. Ja sobie chyba elewację zewnętrzną strzelę poza odcinkiem, a później tu będziemy już wszystko wykańczali. Będziemy stawiali sobie jakieś tutaj rzeczy takie, no generalnie wykończeniówka i najprawdopodobniej już w następnym odcinku sprzedamy tę nieruchomość, ale podejrzewam, że będę w plecy. Dobra, w tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że to, co tutaj dzisiaj robiliśmy, wam się spodobało. Jeżeli tak, to oczywiście proszę o łapkę w górę i zapraszam na kolejny odcinek. Pozdrawiam, Anton.